25 października wspominamy błogosławionego Tadeusza Makar, biskupa. Tadeusz urodził się około 1455 roku w hrabstwie West Cork w południowo-zachodniej Irlandii. Pochodził z bogatego i znaczącego rodu. Prawdopodobnie kształcił się w szkole prowadzonej przez ojców franciszkanów. Był bardzo dojrzały, wykształcony i utalentowany. W wieku około 27 lat został mianowany przez papieża Sykstusa IV biskupem Ross w południowo-zachodniej Irlandii. Jednak na skutek intryg, oszczerstw i nacisków papież Sykstus w 1488 roku ukarał biskupa Tadeusza karą ekskomuniki. Został zmuszony do opuszczenia diecezji i schronił się w klasztorze cysterskim. Wkrótce zdecydował się na pielgrzymkę do Rzymu, aby bronić swojej sprawy. 5 lat później papież Innocenty VIII potwierdził ekskomunikę, lecz biskup Tadeusz odwołał się od tej decyzji, w związku z czym powołano komisję w celu zbadania sprawy. W końcu został on uniewinniony od zarzutu oszustwa, a ekskomunika została unieważniona. Wracając z Rzymu jako pielgrzym, 24 października 1492 roku zatrzymał się w schronisku dla pielgrzymów na terenie Irlandii. Właściciel, widząc bardzo zmęczonego i ubogiego pielgrzyma, przygotował dla niego wygodny nocleg. Nad ranem z jego pokoju zaczął dochodzić nieznany nikomu piękny blask. Światło unosiło się nad ciałem biskupa, który zmarł tej nocy. Znaleziono przy nim dokumenty papieskie potwierdzające jego nominację na stolicę biskupią w Iwrze i pierścień biskupi. Tadeusza ubrano w szaty biskupie i uroczyście pochowano w katedrze w Iwrze, w której z powodu ludzkiej zazdrości nie mógł sprawować funkcji biskupa. Jego kult jako błogosławionego zaaprobował papież Leon XIII w 1896 roku. Módlmy się. Boże, Ty w błogosławionym Tadeuszu dałeś swojemu Kościołowi wzór dobrego pasterza. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy na wieki mogli zamieszkać w niebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam miły.